Witamy w kolejnym odcinku ZTS News. Bardzo dziękujemy Zespołowi Szkół Architektury, Krajobrazu i Handlowo-Usługowych za podarowane rośliny. Ozdobią one teren wokół naszej szkoły oraz dodadzą więcej zieleni. W piątek odbyło się zakończenie roku szkolnego dla maturzystów, a wraz z tym były skrócone lekcje. W środę nasi uczniowie zmagali się z konkursem językowym Kangur. Mamy nadzieję, że nie okazał się on zbyt trudny i napisaliście większość zadań poprawnie. 14 kwietnia odbyły się kolejne warsztaty edukacyjno-profilaktyczne pod tytułem Trzeźwa jazda. Przyszli kierowcy mieli możliwość zdobycia wiedzy o konsekwencjach jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz o zmianach w przepisach ruchu drogowego. 26 kwietnia mija 37. rocznica wybuchu w Czarnobylu. Pamiętamy o wszystkich, którzy walczyli ze skutkami awarii. Nie pozwolimy nikomu zapomnieć o tej katastrofie, jej ofiarach i bohaterach, którzy poświęcili życie, aby uratować ludzkość. W dniu 25 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Ziemi pod tytułem Nasza Ziemia w naszych rękach. Mieliśmy okazję posłuchać wykładu pani profesor Ewy Siedleckiej, za który bardzo dziękujemy. Oraz nasi uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali krótki występ pod tytułem Sąd nad papierosem. 26 kwietnia klasa 2K uczestniczyła w zajęciach, które odbywały się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Oraz klasa 2O była na warsztatach w eksperymencie. Cześć, ciekawostka na dzisiaj. Trzech mężczyzn określanych mianem drużyny samobójców zapobiegło wybuchowi pary w elektrowni w Czarnobylu. Eksplozja ta zniszczyłaby całą Europę i Europa nie nadawałaby się do mieszkania przez następne kilkaset lat. To byłoby już na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku ZTS News.